to ten szczególny kolor nieba. Może to tu przeżyte tyle lat. Może to ten pszeniczny zapach chleba. Może to pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzu. Może bociany psu wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjdź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świecie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzu. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana, dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Będę miała przyjemność odczytać niektóre fragmenty z książki napisanej przez panią Annę Boguszewską dotyczącą Marii Sadzewiczowej. Maria Sadzewiczowa z domu Paszkowska urodziła się 24 września 1881 roku w Petersburgu. Mieście tętniącym życiem, ale i pełnym ludzkich nieszczęść. Wychowana była w pozytywistyczno-oświeceniowym duchu. Dla Marii oznaczało to dzieciństwo pełne nauki, miłości i poczucia tego, że ten okres życia to jeszcze nie jest zapisana karta. A około 100 lat po wynalezieniu poloneza, Polacy odkryli nowy taniec zwany polką. Przybyły najprawdopodobniej z czeskiej wsi, zdominował wiejskie zabawy w całej Polsce i wielu innych częściach Europy. W naszym regionie trudno było znaleźć ludowe wesele bez melodii polki warszawskiej.
zapraszam Kubę Ogonowskiego, Adama Kowalskiego i Mateusza Marszała, którzy zaśpiewają utwór Ty jesteś dziś piękniejsza. Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś. Chcę z tobą być już na zawsze. Każdy chyba to przeżył chociaż raz. Gdy po latach odbywa się szkolny zjazd, jadę więc w rodzinne miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy był prawie cały skład w dobrej formie pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak mogłem pominąć cię. Byłaś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęciach wzrok wpatrzony w ciebie miałem, chociaż byłem największym chuliganem. W międzyczasie ja zostałem gwiazdą R&B. Chociaż w klasie nie postawiłby na to nikt. W starej szkole rozdaję autografy. Patrzę na ciebie, a ty. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Mówią mi, że przez lata byłaś z nim, lecz na pewno nie był to piękny film. Czułaś, że przez palce czas ucieka. Czy już wiesz, że to na mnie właśnie czekasz? Widać tak musiało właśnie być. Wyjechałem, by dowiedzieć się, że to ty. Jesteś tą, której mogę dziś zaufać. Musisz mnie wysłuchać, gdy ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia. Wpatrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Teraz przed Państwem kolejny absolwent naszego liceum, Jarek Gołoś, w piosenkach, które zapowie sam. Tylko minutkę po prostu. Więc zadzwonił do mnie pan dyrektor i mówi, zaśpiewaj coś ładnego dla ludzi w moim wieku. No to stwierdziłem, że zaśpiewam coś dla ludzi w naszym wieku. Każdy swoje 10 minut ma. Byle wie przeżyć wielki sen.
teraz właśnie los mi szansę dał. Czuję, że na całość mogę iść. Patrz jak ja zaczaruję świat. On mi da to, co będę chciał. Coś ci powiem, wierzę tylko sobie. Spróbuj tak jak ja. Przez zdarzenie nagle daję znak. Sercu każe dużo szybciej biec. Każdy kobiet twoje imię zna. Wypisane kredą metr na metr. Tak to ja, ten z twojego snu. Tak to ja, jestem z tobą tu. Oczy, oczy, w sercu snu zaszkodzi. Lepiej jest bez łez. Jak ja zażaruję świat, on mi da to, co będę chciał. Coś ci powiem, wierzę tylko tobie. Spróbuj tak jak ja. Każdy musi swój egzamin zdać. Choć walka ma 40 kilka ról. Jedni gonią się do gały grać, inni gonią znikający ból. Tak to ja, ten z twojego snu. Tak to ja, jestem z tobą tu. Oczy, oczy, w sercu snu zaszkodzi. Lepiej jest bez łez. Patrz jak ja zaczaruję świat. Ona da to, co będę chciał. Coś ci powiem, wierzę tylko. Spróbuj tak jak ja. Dziękuję bardzo. Jarek jeszcze zaśpiewa dzisiaj. Natomiast teraz chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie z zespołem Słoneczna Struna. Spotkaliśmy się w 2008 roku po raz pierwszy. Swietłana, która tam jest pierwsza z lewej, z mojej lewej, i dziewczyny. Dziewczyny miały wtedy 10-12 lat, dzisiaj są troszeczkę starsze. Przyjeżdżają do nas praktycznie co roku, nagrały w Polsce płytę. Pokochaliśmy bandurzystki, bo instrumenty, na których one grają, to właśnie bandury i ukraińskie klimaty. Dziewczęta zaśpiewają, Swieta, dwa utwory, nie trzy, bo musimy wszystko skracać. Ale kto chce wysłuchać więcej, posłuchać więcej dziewczyn, to dzisiaj na balu 30-minutowy koncert albo jutro w kościele w Sadownem o godzinie chyba 12. Słoneczna Struna z Kosiwa na Ukrainie. Добрий день, високоповажне панство, дорога Лохівська родино, ліцейська родино, зі святом вас! Від нашого колективу ми хочемо зробити такий символічний подаруночок. Це гобелен, тканий, дерево життя, щоб ваш ліцей
жив і процвітав, і давав великі-великі плоди на благо і розвиток вашої держави. Ми дуже любимо Лохів. Нам рідні стіни цього спортивного залу. Наскільки спортивна зала носить ім'я Мар'яна Чернишова, і ми дуже його любили, і хочемо заспівати його любиму пісню «Черемшина». Ми бажаємо вам великого-великого щастя. Щасливі люди ті, які не рахують ні години, ні дні, ні роки. Будьте щасливі!
Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych dwóch utworów. To będzie Pokolenie w wykonaniu Mateusza Marszała, a także Ta sama miłość w wykonaniu Kasi Subdy, Izy Winnickiej, Emilii Kasztelan i Pauliny Pernach. To znak, kocha cię ten świat. Barwy dnia, twój krzyk i barwy nocy. Masz już parę lat, czujesz, w co się gra. Dobro, zło i śmiech prosto w oczy. Bramie łyk jak sok, kumple są, jest noc. Ona jest o krok, już dorosłeś. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Okres burz, twój bunt, wolność ma jej biust. Rzucasz dom, by dom swój założyć. Dziecka płacz przez sen, gorzki smak jej łez.
i ta myśl, by to godnie przeżyć. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos, każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie. Nasze nie. Droga na sam szczyt, a tam nie ma nic, tylko ślady po pokoleniach. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce wierzyć w świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos, każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie rozwinie się, a nasze nie. Nasze nie. O. Nasze nie, nasze nie, a nasze nie. Nasze nie. O, nasze nie, nasze nie, a nasze nie. Yeah.
Podlasie to bardzo bliski nam region. Tańce, które Państwo za chwilę zobaczycie, są tymi samymi, w których brali udział nasi dziadowie i pradziadowie. Proszę wyobrazić sobie, że właśnie znajdujemy się na pięknym Podlasiu, w drewnianej chacie krytej złocistą strzechą, a przez okno padają ostatnie promienie zachodzącego słońca, a w izbie głównej zaczyna grać muzyka. Thank you.
wyśmiewają. Z tych się ludzie wyśmiewają. Kieszka kasza biała, trzymaj się, się kupy miała. Z tych się ludzie wyśmiewają, co się kupy nie trzymają. Z tych się ludzie wyśmiewają, co się kupy nie trzymają. Ja ją szukał pół godziny, ja ją znalazł, ona siała, jaja do niej ona spadła. W tej szkole jest dość dużo improwizacji, mimo tego pani wizytator, pani kurator, że wszystkie plany mamy tak jak na potrzeba napisane. Plan pracy, plan wychowawczy, profilaktyczny, wszystko co trzeba jest. Aczkolwiek jest tak, że jak zawsze rzeczywiście sporo improwizujemy. I teraz będzie też fragment improwizacji, aczkolwiek nie do końca. Ci, z którymi pracuję, wiedzą, że ja mam takie parcie na mikrofon i jak już koło niego stanę, to mogę dość długo, a od 15 lat razem z chłopcami również zdarza się, że śpiewamy. Dawno temu zaczęliśmy śpiewać z Jarkiem, więc dzisiaj będziecie Państwo zmuszeni wysłuchać trochę również dyrektora tej szkoły w wersji wokalnej. To, że będę śpiewał, to może za dużo powiedziane. Ale to będzie piosenka zespołu Pod Budą, Zmowa z zegarem, i ta piosenka, myślę, dość dobrze oddaje to, czego nauczyłem się w tej szkole przez 20 lat. Jarku? Minutę chłopcy, jak zawsze, muszą mieć. Ja
tak jeszcze się wytłumaczę trochę. Jarek po prostu przyszedł, powiedział, że jemu ta druga piosenka dzisiaj nie wejdzie. Nie wyjdzie mu, więc ja jako takie zastępstwo po części. Nie na każdym balu zresztą dyrektor śpiewa piosenki, prawda? Nie wiadomo, kiedy będzie następna okazja. Chłopcy też się na bieżąco zgrywają, mam wrażenie. Pośród muzyki, której słucham, nie znajdziesz techno ani rapu, bo bliższa sercu dawna nuta i na Andromę szkoda czasu. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi je przez morze. Należę do tych, którzy wolą epokę fiakrów i doroże. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę i tęsknię za odległą chwilą. Potem tęsknotę mam już gena, gdy mózg i honor były siłą, a nie krawaty od kardena. Nie mam szacunku, nie estymy dla współczesnego milionera, który już nie je margaryny, ale uwielbia wieś burgera. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Komputerowi też nie wierzę, znajomi mówią zacofanie, żaden mnie program nie nabierze na wirtualne całowanie, bo nie zastąpi nic oddechu, który opiewa czułe słowa. I to najlepsze jest w człowieku i nie pozwala mi zwariować. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Nadchodzi noc i zegar gwarzy, więc do poduszki tulę głowę. Nie wiem, co jutro się wydarzy, bo ja rozumiem jego mowę. Dlatego teraz zapraszam naszych tancerzy do zatańczenia tańców, bez których nie ma tańców ludowych.
Wystąpi jeszcze Emilia Kasztelan i Sandra Pełka w piosence Tak wiele lat minęło. Już tyle lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Już tyle lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat, kto ci dostarczał uroki swe i prosi, żeby na karzeli życia pokręcisz się, byleś tylko nie za wcześnie spadł. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stóp.
więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Już tyle lat minęło, to piękny wiek, już tyle lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. A świat wciąż podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. I chociaż czas pogania, przodem puszczaj grania, bo masz już tyle nowych, bo masz już tyle nowych, bo masz już tyle nowych lat. Przed finałowym tańcem zespołu Sadzewiczowa pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów życzenia dla szkoły, dla nauczycieli. Powiem krótko i w sumie najprościej, że żebyście po prostu nie tracili wiary w to, co robicie i robili najlepiej to, do czego zostaliście powołani. A teraz został nam na koniec taniec, popularny w całej XIX-wiecznej Europie i krokiem Mazura będziemy powoli kończyć nasz koncert. Thank you.
Małgorzata Kowalewska wraz z uczniami chcą złożyć panu dyrektorowi i pani dyrektor najszczersze życzenia i teraz ich tutaj zapraszam. Jeśli chcesz zostawić ślady, szukaj nowych dróg. Antoine de Saint-Exupéry. Szanowni Państwo, ogromny to dla mnie zaszczyt przemawiać do tak szacownego grona i w tak uroczystym momencie świętowania 75. rocznicy powołania do istnienia naszej szkoły. Łochowskie Liceum Ogólnokształcące to znacząca część życia wszystkich nas tu zebranych, nauczycieli, absolwentów i obecnych uczniów. To miejsce, w którym odkrywamy nasze talenty, predyspozycje, spełniamy marzenia, planujemy przyszłość oraz kształtujemy postawy społeczne i narodowe. Dzisiejszy dzień, pełen wspomnień, wzruszeń, zadumy i refleksji, jest okazją do wyrażenia naszego uznania i wdzięczności dla tych wszystkich, którzy na przestrzeni 75 lat pozostawili cząstkę siebie w szkolnym dorobku. Jesteśmy wdzięczni byłym nauczycielom, emerytom, wszystkim, którzy odeszli, księżom, pracownikom obsługi, tym, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Dziękujemy za codzienny wysiłek, za trud budowania wspólnoty szkolnej, za wysoko postawioną poprzeczkę nam, następnym pokoleniom. Ze szczególnym wzruszeniem myślę o obecnych pedagogach, o panu dyrektorze Andrzeju Suchenku, który poświęcił 20 lat swojego życia dla naszej szkoły, którego dokonania wpłynęły na obecny wizerunek szkoły. Nauczyciele zaś wiodą nas do sukcesu, wychowują, wpajają wartości, dzięki którym jesteśmy dobrymi ludźmi. Troszczą się o naszą przyszłość i nasze życie. Kształtują serca i umysły. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy być dumni i mówić, że Liceum Ogólnokształcące w Łochowie było, jest i będzie niezwykłą szkołą o niepowtarzalnym klimacie, wysokich osiągnięciach i aspiracjach naukowych. Dziękuję bardzo. Papież Jan Paweł II powiedział: dzisiaj potrzeba Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują. Panie dyrektorze, pani dyrektor, nie mamy wątpliwości, że wasza obecność w tej szkole jest służbą. Zawsze macie otwarte drzwi gabinetu i zawsze macie otwarte serca dla nas wszystkich, dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Bardzo was za to cenimy i szanujemy. Szacunku nie można przecież nakazać. Powstaje on tam, gdzie są wartości godne szacunku. Świadomi jesteśmy tego, że nic tak nas nie wzmacnia, jak okazane nam zaufanie. Wielokrotnie mieliśmy i mamy okazję przekonać się o tym. Cenne dla nas jest to, że potraficie cieszyć się z sukcesów naszych uczniów, a tym samym naszych. Wasze dobre serca, słowa leczą nasze smutki i problemy. Posiadacie w sobie ogromną moc pocieszania. Tworzycie ciepły, serdeczny, niepowtarzalny klimat. Wspieracie nas wszystkich i ciągniecie w górę. Dzięki temu rodzi się siła, która sprzyja naszemu rozwojowi. Panie dyrektorze, pani dyrektor,
Jesteśmy wdzięczni za dawanie siebie nam wszystkim. Jesteśmy dumni, że możemy z wami pracować w szkole, gdzie wszyscy są sobie bliscy. Prosimy wobec o przyjęcie tych skromnych kwiatów, które są wyrazem naszego szacunku. Dziękuję. Moi Państwo, bardzo dziękujemy, pamiętając o tym, że dziś oddajemy cześć i chwałę Marii Sadzewiczowej, naszemu wzorcowi, historii, początkowi, temu duchowi, który ona do tej szkoły wniosła. Choć pewnie nam też z Ewą jest bardzo miło, bo każdy z nas bywa, ma nieraz trochę trudniejszy czas w swoim życiu, a usłyszeć miłe słowa. I tak szczere, to jest nam potrzebne. Sadzewiczowa taka właśnie jest, jak ją przed chwilą zobaczyliście. My nigdy nie wiemy, jak skończy się to, co zaczęliśmy. Więc było tu dzisiaj sporo improwizacji. Jak zawsze przeciągnęliśmy, rzadko kiedy udaje nam się skończyć w czasie, który planowaliśmy. Młodzież jak zawsze doszła do wniosku, że już z nami dłużej być nie może, bo skoro dyrektor powiedział, że o 15 powinniśmy skończyć, więc oni do 15 jeszcze wytrwali, ale później chcą mieć już wolne. Dorosną do tego, żeby bardziej szanować również takie uroczystości jak ta. Mam nadzieję, że jeszcze parę rzeczy zrobimy, żeby tak było. Kochani, wielkie dzięki za ten czas. On staje się duchem tej szkoły, a teraz czas na to, żeby wzmocnić się fizycznie. Więc ci wszyscy, którzy pamiętają, gdzie jest szkolna stołówka, to was czeka bardzo długa droga. Absolwenci Łochowskiego Liceum, trzeba przejść przez całą szkołę, znaleźć stołówkę. Powodzenia po nosie. Gości zapraszam na salę konferencyjną, tutaj bliżej znacznie, bo my mamy niewyćwiczone nogi, więc tu będzie trochę bliżej. Dziękuję. I do zobaczenia na obiedzie, a potem w nocy na balu. Jeśli śniadanie nie jest. Tragedia. Na razie. Dzięki.